Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Opowiem ci krótką historię i jestem ciekawa, czy wiesz, o kim opowiadam. Proszę, czekam. Była sobie mała dziewczynka, księżniczka. Nazywano ją Lilibet. I nie było nawet mowy, by kiedykolwiek została królową, gdyż w linii do tronu była trzecia w kolejce. A jednak, kiedy miała 10 lat i zmarł jej dziadek, król Jerzy V, jej życie zmieniło się diametralnie. A w momencie, gdy jej stryj książę Walii Edward VIII abdykował, czyli zrzekł się tronu, Lilibet już nigdy więcej nie była postrzegana jako mała 10-letnia dziewczynka. O kim mowa, Haniu? Elizabeth II, Queen of England. Czyli o królowej Elżbiecie II, która mieszkała w... Buckingham Palace. A gdzie jest Buckingham Palace? W London. A gdzie jest London? W Anglii. Dokładnie. 11 grudnia 1936 roku jej stryj, nie mogąc poślubić dwukrotnie rozwiedzionej Amerykanki, Wallis Simpson abdykował i oddał tron swojemu bratu, Jerzemu VI. To oznaczało, że gdy król Jerzy VI umrze lub abdykuje, Lilibet zostanie królową Anglii. Ojej, to historia jak z bajki. Fajna bajka, Haniu? Tak. Chciałabyś być taką królową? Może. To już wiemy, że Lilibet kiedyś zostanie królową. A czy wiesz, Haniu, jak to się stało, jak dokładnie została królową? Jej tata, król Jerzy, był bardzo chory. I on niestety zmarł, kiedy ona wciąż była młoda. Tak naprawdę są różne wersje, ale z tego, co nam się udało ustalić, to jednak miała 26 lat, kiedy zmarł jej ojciec, a 27, gdy została królową. Czy ona królową została dzień po śmierci ojca, tak? W wieku tam mniej więcej 25-26 lat, bo to naprawdę Hania tutaj kręci głową i mówi, że miała ile? 25, tak? Tak. Ale według tego, co my znaleźliśmy, ja tak jak tata mówił, miała 26 lat, gdy zmarł jej tata, a w momencie, kiedy zmarł jej tata, ona została królową. Koronacja odbyła się rok później, czyli kiedy miała lat 27. No dokładnie tak jest. I na świecie, kiedy ją koronowano, to na świecie był już Karol, jej syn, i księżniczka Anna. A po koronacji urodził się jeszcze Andrzej i Edward. A wiecie, że w Polsce to śpiewano piosenkę o księżniczce Annie, właśnie o tej? Znów księżniczka Anna spadła z konia. I spadła z konia. I tak królowa panowała przez 70 lat. I tu urywamy nasze pierwsze nagranie, które miało trwać troszeczkę dłużej, ale może jeszcze do niego wrócimy. Dziś jednak wspomnimy, że niestety 8 września 2022 roku w godzinach popołudniowych w zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat królowa Elżbieta II zmarła. To bardzo smutna wiadomość. Kochanie, a czy wy w szkole o tym rozmawialiście może? In assembly, to tak. Na zebraniu takim z rana, tak? I o czym mówiliście? O królowej Elżbiecie. I też mówiliśmy modlitwę za jej duszę i żeby król Karol III był carried with wisdom. Czyli żeby był mądrym królem. I żeby dbał o kraj. Tak, właśnie. A właściwie o swoje królestwo. Ale bajka, nie? Nie, to nie jest bajka. To życie. No dobrze, i co teraz, Haniu, się dzieje? Bo normalnie, gdy ktoś umiera, to rodzina jest pogrążona w żałobie i przygotowuje się do pogrzebu. Czy z tą wyjątkową rodziną dzieją się tak samo? Mówiąc wyjątkową, to masz na myśli to, że to po prostu rodzina królewska jest. Tak, oczywiście. Każda rodzina jest wyjątkowa.
Ta jednak jest wyjątkowa pod względem, jaką rolę pełni w społeczeństwie, przynajmniej tu w Wielkiej Brytanii. I tak szybko tylko dodam, że tak jak my wszyscy, boryka się ze swoimi problemami. Ale Haniu, co dzieje się u nich teraz, czy wiesz? Jest Operation Unicorn. Bardzo dobrze. W chwili obecnej, ona już się kończy, ta operacja Unicorn, czyli operacja Jednorożec, ponieważ królowa zmarła w Szkocji w zamku Balmoral, a nie w pałacu Buckingham. Gdyby umarła w pałacu Buckingham, jaka byłaby operacja, Haniu? Operation London Bridge. Czyli wtedy ktoś tam by zadzwonił i poinformował, że Operation Bridge się zaczyna. Tak. 8 września 2022 roku podano do wiadomości, że królowa czuje się nie najlepiej i że lekarze są tam i się nią opiekują. Zaniepokojona rodzina zjechała się do zamku Balmoral w Szkocji. W godzinach popołudniowych podano, że niestety królowa zmarła. I to smutno. I to było bardzo smutne. I co się dzieje, jak umiera królowa? Następny będzie królem. Czyli musi... Albo królową. No tak, to w zależności, kto jest następny do tronu. Czyli musi być ta ciągłość, tak? The chain. The chain, czyli ten taki łańcuch, to powiązanie. Czyli co, w momencie, kiedy zmarła matka Karola, on jest pogrążony w żałobie, Karol staje się Karolem III. I królem. Królem Karolem III. I dlatego mówi się, umarł król, niech żyje król. To, że on został królem, 10 września 2022 roku, takim aktem, który po angielsku nazywa się Proclamation of the King, czyli takie ogłoszenie króla, czyli taka proklamacja króla. I tą Proclamation of the King, czyli to ogłoszenie, podpisał jego syn, książę Wali i królowa Kamila. Czy wiesz, Haneczko, co robił dalej król Karol III, gdy zmarła jego mama? Co on rano zrobił? Pojechał od Szkocji do Londynu. Gdzie wraz ze swoją żoną, która po śmierci królowej Elżbiety została również królową Wielkiej Brytanii. No trudno to przetłumaczyć, ponieważ po angielsku to jest Camilla Queen Consort of United Kingdom. Nie sprawdzałam za bardzo, co znaczy to consort, ale takie mam wrażenie, że taką królową tytułowaną. Po naszemu to jest chyba królowa małżonka, bo ona nie ma praw króla, taką jak miała Elżbieta, bo królem jest Charles. A ona jest jego żoną, ale jest ogłoszona królową. I to właśnie decyzją jeszcze królowej Elżbiety. A co się stało z Williamem i z Catherine, Haniu? Będą następni, kiedy oni umarną, kiedy albo... Król Karol III umrze, tak? Ale kilka dni temu jeszcze mieli tytuł Prince and Princess of Cambridge. A po śmierci królowej, król Karol III, trudno mi się to mówi, bo ja operuję angielskimi nazwami i teraz tłumacząc to, muszę to tłumaczyć na język polski. Król Karol III ogłosił, że książę William, następca tronu, wraz ze swoją żoną Katrin, dostali nowe tytuły i od kilku dni są księciem i księżniczką Walii. Jest to historyczny i bardzo ważny tytuł. Gdy król dojechał do Londynu, przywitał się osobiście ze swoimi ludźmi pod nami, pod Buckingham Palace. I to była bardzo emocjonująca chwila. A dlaczego to była emocjonująca chwila? Bo ludzie go witali, krzyczeli, niech żyje król Karol III. I zaczęli mówić God save the king. Ja lubiłam królową więcej. I nie przedłużając tej całej historii, bo ona cały czas trwa, zakończy się w momencie pogrzebu królowej 19 września i wtedy tutaj w Wielkiej Brytanii już jest ogłoszone, że to jest bank holiday, czyli dzień wolny od pracy, więc będziemy siedzieć i oglądać relacje na żywo w telewizji. Nie pojedziemy do Londynu, bo będzie tam bardzo, bardzo dużo osób. To prawda. Ale w chwili obecnej, kiedy nagrywamy Dzieciandię, ten odcinek, królowa jest przewożona do Edynburga, stolicy Szkocji. Jej trumna przez jakiś czas będzie w pałacu Holyrood House i w tej drodze towarzyszy jej jedyna córka, księżniczka Anna. I na tym może zakończymy dzisiejsze nieco smutne, ale i częściowo i radosne, bo to jak w życiu jest smutek i radość, rozważania, pogaduchy. I zaprosimy wszystkich na nowe opowiadanie, ciąg dalszy naszego uniwersum. A jaki będzie tego tytuł? Lodowy tron. Zapraszamy!
czwartek zaczął się rok szkolny. Przyszedł pierwszy weekend i nic. Luizy dalej nie było. Halinka wiedziała, że babcia jej przyjaciółki, ta, która mieszkała za granicą, ciężko zachorowała i całą rodziną pojechali do niej. Ale dziewczynka nie mogła się doczekać momentu, gdy rzucą się sobie w ramiona i będą opowiadać o wszystkim, co przeżyły. Przyszedł poniedziałek i nadal nie było Luizy. Ale gdy szła po lekcjach do domu, to przechodząc obok bramy parku usłyszała, że ktoś woła do niej po imieniu. Spojrzała na uliczkę parkową i zobaczyła biegnącą ku niej Luizę. Nie namyślając się, ruszyła biegiem do przyjaciółki. Objęły się i skakały szczęśliwie, że w końcu są razem. Wiesz, strasznie się zganiałam, żeby cię złapać, jak będziesz szła po lekcjach. Ledwo co przyjechaliśmy. A, to dlatego dziś nie byłaś w szkole, zrozumiała Halinka i dodała. Idziemy się przejść? Jasne. Ruszyły więc w stronę fontanny, która znajdowała się niemal w samym środku niewielkiego, śródmiejskiego parku. Na przemian opowiadały sobie o tym, jak spędziły wakacje. Luiza śmiała się, że jej przyjaciółka staje się jakąś szeptuchą. Zacznę cię chyba nazywać szeptuszką, mówiła śmiejąc się. No jasne, jeszcze czego? Halinka wtórowała śmiechem, nie chcąc się przyznać, że to określenie bardzo jej się spodobało. Ale tak na serio, spytała Luiza. To ty uczyłaś się u dziadków opowiadać? Ale co? Jak co? Zdziwiła się Halinka. Wszystko. Po prostu tak się w to wkręciłam, że szok. To ty jakąś pisarką zostaniesz? Tym razem w głosie Luizy słychać było zaskoczenie, bo jakoś nigdy nie widziałam, aby cię ciągnęło do tego. Pisarką? Nie wiem, chyba nie, ale to się jeszcze zobaczy. Lepiej mów, co tam u babci. Ale nam napędziła stracha, stwierdziła Luiza. Normalnie szok. Zabrali ją do szpitala, bo wszystko wyglądało tak, jakby miała zawał serca. A potem okazało się, że zjadła coś, co jej bardzo zaszkodziło. Ale wiesz co? Myślę, że babcia jest coraz słabsza. I nie wiem, czy tak naprawdę to nie chcieli nas, dzieciaków, straszyć? A może smucić, że babci coś jest? Bo ona strasznie się do mnie tuliła, gdy wyjeżdżaliśmy. Miałam wrażenie, że się żegna. A tam, przerwała jej Halinka. Wydawało ci się i tyle. Przecież wszystko jest dobrze z nią, prawda? Słaba jest, bo się struła i wylądowała w szpitalu. Luiza pokiwała głową, chcąc, aby tak właśnie było. Dziewczynki rozmawiały cały czas i nie spostrzegły tego, że wyszły z parku i idąc najdłuższą chyba drogą, dotarły pod dom Halinki, która wskazała głową na bramę wejściową i spytała. Wejdziesz? Nie mogę, muszę lecieć i ogarnąć się przed jutrzejszym dniem. Objęły się przyjacielsko na pożegnanie, a Luiza powiedziała cicho na ucho przyjaciółki. Widzimy się jutro, szeptuszko. Halinka była tak szczęśliwa, iż wieczorem postanowiła poćwiczyć i udała się do azylu. Przywitała się z lordem Fluffingtonem, usiadła w wygodnym, podwieszonym fotelu i zaczęła opowiadać. Historia płynęła wolnym rytmem. Ludzie klaskali w rytm muzyki, wygrywanej przez ulicznego grajka. Zapewne dziadka dziewczynki tańczącej w rytm muzyki. Gapie widzieli, iż jest biedna i litowali się na ten widok. Grajek grał. Mała baletnica sunęła lekko nad chodnikiem. Wiał chłodny wiatr i zapowiadał nadejście zimy. Taniec uszczęśliwiał cały tłumek zgromadzony wokół grajka i jego wnuczki. Gdy muzyka ucichła, jedni sypnęli groszem, inni poszli w swoją stronę. Dziadek kaszlnął. Kaszlał nieładnie już od jakiegoś czasu. Nic to! Mówił do dziewczynki, uspokajając ją. Aż pewnego wieczoru, gdy przyszła wyjątkowo sroga zima, zamknął oczy po raz ostatni i odszedł. A dziewczynka była zbyt mała, by dawać sobie samej radę o tak ciężkiej porze roku. Głód zajrzał jej w oczy. Często to robił, lecz zawsze był dziadek, który coś na to poradził i nie pozwolił jej na głodowanie. A teraz została sama, biedna, głodna, coraz słabsza. Aż w ciemnej komórce, w której mieszkała, pojawił się srebrny lis polarny. Pani, powiedział, już czas. Lodowy tron czeka na twój powrót. I skłonił się z szacunkiem. Halinka przerwała opowieść. Co się stało? Zapytał lord Fluffington. Dlaczego przerwałaś? To piękna opowieść. Nie wiem, Fluffy, odparła Halinka. Coś jest nie tak.
Mam wrażenie, że ktoś przejął moją opowieść. Nie mam pojęcia, skąd wziął się ten list i cała ta gadka o tronie. O, to interesujące. Z uśmiechem rzekł futrzasty stworek. I co z tym zrobisz? Muszę porozmawiać z dziadkami. I to jest dobra myśl. Ale nie pali się z tym. Czas jednak wracać tam. Oboje wiedzieli, że owym tam jest ten świat, który wszyscy uznajemy za realny. Nawet się nie żegnali. Przecież wróci. Następnego dnia Halinka ledwo wyszła rano ze swojej bramy, gdy zobaczyła Luizę. Przyjaciółka sprawiała wrażenie, iż wybuchnie, jeśli nie podzieli się natychmiast z Halinką tym, co miała do powiedzenia. Nie uwierzysz, Halszka, jak ja miałam sen. To ty ze snem tu tak przyleciałaś? Zdziwiła się Halinka. Ale jakim? Ja jeszcze nigdy nie miałam tak realnego snu, no słuchaj. Halinka słuchała i nie dała po sobie niczego poznać, gdy Luiza opowiadała całą opowieść o tańczącej dziewczynce i jej dziadku. To była przecież jej opowieść. I wyobraź sobie, kończyła przyjaciółka, że już umierałam, bo Luizie śniło się, że to ona była tą dziewczynką. Gdy pojawił się jakiś całkowicie biały lis, który kłaniał się przede mną i błagał, bym wróciła do swojego królestwa. Mówił o jakimś lodowym tronie, który czeka, by się odnaleźć. Ciągnął mnie za rękę. Swoją drogą to bardzo mnie to bolało, aż wyciągnął na zewnątrz. A tam wszędzie śnieg, gdzie nie spojrzysz. A w oddali majaczył się jakiś, nie wiem, pałac? Zamek? Nie wiem, bo się obudziłam. I zobacz, pokazała lewą rękę przyjaciółce. Halinka zobaczyła sine ślady, jakby po ostrych ząbkach. Co to jest, Halinka? Nie wiem, odparła. Wiedziała jednak, że jak tylko wróci dziś do domu, to musi wezwać do azylu dziadka albo babcię. Któreś z nich musi wiedzieć, co tu się dzieje. Tu się robi jakiś bałagan w opowieściach, pomyślała jeszcze. Zadzwonił szkolny dzwonek. Dziewczynki rzuciły się biegiem do swojej klasy, aby nie spóźnić się na pierwszą dziś lekcję. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syrskich. Koniec! Pa, pa, pa!